Witam. Dzisiaj porównamy sobie walkę pomiędzy Deidarą a Kankuro, jeśli takowa miałaby miejsce. Zapraszam. Zanim jednak zaczniemy, standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, których takich leszczy jak Deidara i Kankuro mają na strzała z worka wypchanego złotówkami. Małe wprowadzenie, przedstawiam tu tylko i wyłącznie swoją opinię, która może być błędna. Ten filmik ma głównie na celu poruszenie dyskusji w komentarzach i wytknięcia mi błędów, czy potwierdzenia moich tez, także zapraszam, ale pamiętajcie, z kulturką proszę. Jeśli chodzi o te dwie postacie, celowo wybrałem dwóch dalekodystansowców, których walka mogłaby być naprawdę interesująca, a moje przemyślenia na ten temat prawdopodobnie poznacie dopiero pod koniec, w miejscu, gdzie wszystko staje się bardziej interesujące. Pierwsze porównanie jest dość słabe, ponieważ jeśli chodzi o Kankuro, którego znamy już jako lalkarza, to odnosimy się do tego z pierwszego Naruto. Co za tym idzie, nie był on zbyt silny. Owszem, potrafił całkiem sporo, jednak Deidary przeszłości za bardzo nie znamy, więc musimy go porównywać właśnie z momentu, w którym był już w Akatsuki, a jakby na to nie patrzeć, nie widać tutaj żadnych szans na wygraną młodego Kankuro. Deidara nadzwyczajniej w świecie obrzuciłby go bombami, niewielka ilość by wystarczyła na Genina, tutaj bezapelacyjnie kieruje swoje błogosławieństwo w kierunku Deidary. Dużo ciekawszą walką mogłaby być ta z tego porównania, czyli Kankuro z Shippudena oraz Deidara z Akatsuki. Wiadomo, powiedzenie Kankuro z Shippudena ma mało sensu, gdy minęło sporo czasu od początku aż do wojny, ale chodzi mi tutaj jeszcze o tego Kankuro przed wojną. Już w tym momencie był on w stanie kontrolować większą ilość marionetek, co daje mu pole do popisu. Głównie co prawda używał wciąż swoich podstawowych marionetek, czyli Karasu, Kuroari i Sanshou. Ale to naprawdę sporo w momencie, w którym sama jedna Karasu posiadała potężny arsenał, tak jak potrafił za jej pomocą wystrzelić pociski pokryte trucizną. Miała ona wyrzutnie bomb dymnych, dzięki której mógł zdezorientować wroga, a nawet go otruć, i miała ona różne ostrza, a nawet była w stanie rozdzielić się na kilka części, aby można było przeprowadzać nią ataki oddzielnie. W tym momencie Deidara mógłby już mieć większy problem, żeby pokonać Kankuro, ale raczej nie taki, aby tego nie zrobić. Największą niewiadomą w tej walce jest tak naprawdę efekt zaskoczenia i z jednej i z drugiej strony. Ponieważ używanie marionetek sprowadza się często do zaskoczenia przeciwnika, przykładowo Kankuro walcząc na egzaminie przebrał marionetkę za siebie, co powodowało, że przeciwnik wpadł w pułapkę. Z drugiej strony Deidara działa w takim samym schemacie, choć jego techniki są wybuchowe, to tak naprawdę muszą być jednocześnie zaskoczeniem. W przeciwnym razie jego oponent w większości przypadków łatwo by je ominął. Wciąż uważam, że Deidara wygrałby w tej potyczce, korzystając po prostu z naprawdę wielu bomb, albo kilku większych, którymi pozbyłby się narzędzi przeciwnika, w tym przypadku lalek. Jednak to, na co wszyscy czekacie, to ostatnie porównanie. I tak oto mamy Deidarę versus Kankuro, który był już na wojnie, z całym swoim wyposażeniem, czyli z marionetką Sasoriego. I to będzie najbardziej obszerna część tego filmiku. Wtedy był już mistrzem w swojej dziedzinie. Znacznie prościej było mu sterować swoimi marionetkami, a mógł używać wszystkich czterech naraz. Dodatkowo ulepszył je znacznie i wygląda na to, że są skonstruowane tak, aby mogły ze sobą współpracować. Jak już mówiłem, Karasu jest raczej stworzona do zatruwania i na bliski dystans, bardzo ofensywna lalka. Kuroari służy głównie do chwytania przeciwników, co powoduje, że w połączeniu z poprzednikiem stanowią dobre combo. Jeden łapie, drugi dziabie. Dodatkowo jest Sanshou, która jest typowo defensywną marionetką, służy głównie do ochrony i już takie połączenie daje całkiem spory wachlarz umiejętności, a do tego dochodzi jeszcze lalka Sasoriego, a ta lalka jest naprawdę ofensywnym kozakiem. Bez trudu truje, ale i potrafi używać Katona czy Suitona. Daje to przewagę liczebną na korzyść Kankuro, jest tylko kilka ale, które mogą obrócić wszystkie jego atuty w pył, dosłownie i w przenośni. Po pierwsze, bez wątpienia najsilniejszą marionetką Kankuro była ta Sasoriego. Niestety, tak jak już mówiłem, największym atutem w tej walce byłby efekt zaskoczenia, a ten jest trochę przygaszony przez to, że Deidara był w jednej drużynie z Sasorim. Oczywiście wcale to nie znaczy, że Sasori na lewo i prawo opowiadał wszystkim wokoło w Akatsuki, jakie są jego zalety i wady, bo niektórzy nawet się dziwili, jakim cudem w wieku 35 lat wygląda jak nastolatek, ale już jakąś część wiedzy Deidara posiadał na temat tej marionetki, jak i samego aktu posługiwania się marionetkami. To jest dość spora kontra na ten rzekomy efekt zaskoczenia.
Drugą rzeczą, jak na ironię, są same marionetki. Z racji takiej, że to praktycznie jedyne, co Kanguro posiada. W jego przypadku pozbycie się marionetek powoduje, że nie ma on czym walczyć. Tak naprawdę wtedy prawie pewnym jest jego przegrana. W każdym wypadku. W dodatku bardzo dużym problemem dla lekarzy są ich własne ciała. Po prostu kontrolując marionetki są oni łatwym celem, wręcz bezbronnym. Oczywiście Kankuro to wiedział i miał kilka sztuczek, żeby temu przeciwdziałać, tak jak przykładowo ta podmiana ciał z Karasu, ale jest to bardzo niekomfortowa sytuacja. Trzecią rzeczą jest opóźnienie ruchów marionetek względem dystansu pomiędzy lalką a lalkarzem. Działa to na zasadzie łącza, które po prostu ma swoje opóźnienie, które jest nieuniknione. Nawet jeśli jest niewielkie, to może tutaj odgrywać sporą rolę. Czwartą rzeczą jest latanie przez Deidara na swoim bomboptaku. Kanguro mógłby mieć problem, żeby go jakkolwiek trafić, a bez tego no cóż, z pewnością by nie wygrał. Latanie na ptaku i zrzucanie wybuchowej gliny niczym bombowiec na II wojnie światowej wydaje się być świetną bronią, prawie że nie do zatrzymania. Na szczęście jest coś, co pomogłoby Kanguro. Tak więc pomimo tych wszystkich wad, Kankuro nie walczy marionetkami od wczoraj. Wie o tym wszystkim i może te wady niwelować, czy po prostu używać ataków z wyprzedzeniem. To, czego nie mówiłem wcześniej, to to, że w sumie jest coś takiego, że za pomocą nici czakry może on kontrolować też przeciwników, lub nawet rzucać kunajami i tym podobnie. Więc nie widzę powodu, dlaczego miałby nie być w stanie sterować mini bombami, które spuszczałby na niego Deidara. Dużo gorzej mogłoby być z przekierowaniem większych bomb, jednak ciężej nie znaczy, że to niemożliwe. Dodatkowo sam Deidara przyznał, że Sasori jest od niego silniejszy, więc Kankuro w momencie, gdy posiadał lalkę Sasoriego, to posiadał też większość jego możliwości. Może nie jego doświadczenie, umiejętności i pełnię tych możliwości, ale potrafił nim kontrolować niewiarygodnie dobrze. Jeśli się tak naprawdę zastanowić, to gdyby Kankuro walczył rozważnie, a możemy śmiało założyć, że tak właśnie by było, mówię tu o Kankuro na wojnie, byłby on w stanie napsuć krwi Deidarze. Problemem w całej tej walce jest to, że Deidara jest bardzo lubiany i większość patrzy na niego przez pryzmat: ej, lubię tą postać i jest silna, a z Kankuro nie jest tak dobrze. Ogólnie lalkarze zostali mocno olani w anime, dlatego też się temu nie dziwię. W każdym razie widzę tutaj dużo nieścisłości, chociażby to, że Deidara jest przepotężny, ale raczej porywczy. Z drugiej strony Kankuro jest ostrożny przez to, że musi być taki, walcząc marionetkami, ale mógłby mieć problem, żeby dosięgnąć Deidarę. Ja nie patrzę na tą walkę na zasadzie tego bardziej lubię, więc z pewnością by on wygrał, a jeszcze bardziej nie patrzę na to na zasadzie walki fabularnej, bo wtedy możemy być pewni, że Kankuro by wygrał. W każdym razie, jak oczywiste by się dla niektórych zdawało, Deidara nie miałby takiej prostej walki do wygrania. Owszem, byłby problematyczny dla Kankuro, ale nie jest on głupi, a marionetki też nie są zrobione z papieru i jedna bombka by ich nie wykończyła. Jest jeszcze jeden aspekt, który tak naprawdę może doprowadzić do remisu, czyli to, że Deidara był tykającą bombą i był zdolny popełnić samobójstwo tylko po to, żeby wykończyć przeciwnika, a takiej eksplozji Kankuro raczej by nie przeżył. Nie widzę takiej możliwości. Podsumowując, według mnie ta walka jest nie do rozstrzygnięcia, dałbym jej dosłownie 50 na 50. Deidara jest gościem wybuchowym, problematycznym i bardzo utalentowanym, jednak z drugiej strony mamy niedocenionego Kankuro, który jest sprytny i tak naprawdę mógłby wykończyć Deidara jednym trafieniem, wystarczyłoby, żeby go zatruł. Marionetki mu w tym oczywiście pomagają, a więc taki Kankuro może używać różnych natur czakry, nawet tej silnej przeciwko jutsu Deidary, a blondasek, no cóż. Nie ma zbyt wielkiego wachlarza swoich technik i polegają one głównie na jednym, na wybuchach. W tym wypadku Kanguro też raczej by sobie nie stał w miejscu, żeby dać się wysadzić, a raczej by próbował jakoś rozbrajać te bomby naturą błyskawicy, czy pozbywać się ich w inny sposób, chociażby wcześniej wspomnianymi nićmi czakry, którymi mógłby je przekierować. To jest walka, która jest o tyle ciekawa, że jeden i drugi mieli po 19 lat i mam wrażenie, że doszli do podobnego poziomu. Bardzo interesuje mnie wasza opinia, jak myślicie, kto by mógł wygrać według was? Co mogłoby się stać, czego ja tu nie przewidziałem? Piszcie w komentarzach, poza tym zapraszam jak co tydzień w niedzielę na kolejny odcinek z Naruto. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!